Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim naprawdę jest. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Zapraszam do oglądania. Weterani tego kanału z pewnością pamiętają ten film. Zdecydowanie był to jeden z moich najlepszych filmów. Udało mi się przedstawić prawie wszystkie kluczowe informacje związane z tym legendarnym filmikiem. W związku z tym udało mi się dodatkowo opublikować oryginalnie nagrany filmik z tej sytuacji. Zabrakło tylko jednej informacji, której wtedy nie mogłem użyć. Ale niestety nie udało mi się z nim skontaktować, więc oczywiście bez jego zgody nie pokażę wam jego na przykład aktualnego zdjęcia czy jakichś tam bardziej szczegółowych danych. Więc tak, dziś jest ten dzień, kiedy mogę wam powiedzieć nie tylko jak się nazywa, ale również czym aktualnie zajmuje się w internecie, bo jak się okazuje, na ten moment jest całkiem aktywnym twórcą. I żeby wszystko było jasne, jest to filmik uzupełniający ten poprzedni, więc jeżeli go nie oglądałeś, polecam go pierw obejrzeć, aby wszystkie informacje były bardziej spójne. A teraz zapraszam do oglądania. Na pewno część z was była tego świadoma, bo czasem ta informacja przewijała się w internecie w niektórych miejscach. Co prawda rzadko, ale jednak się przewijała. Tak więc nasz bohater w rzeczywistości nazywa się Antek Kemprowski i wygląda teraz tak. Nieźle się zmienił, prawda? Okazuje się, że Antek teraz nagrywa na TikToku i to całkiem regularnie. Z reguły na tych materiałach imituje śpiew do różnych emocjonalnych piosenek. Prócz tego z jego materiałów możemy również wywnioskować, że jego życie po legendarnym filmiku nabrało kolorów. Okazuje się, że ma małego synka o imieniu Oscar, a na załączonym TikToku najpewniej jest to jego partnerka. Jak widać, jest bardzo szczęśliwy z faktu, że założył rodzinę. Dodatkowo na jego koncie na TikToku można znaleźć dość ekskluzywny materiał, gdzie powtarza swój hit internetu sprzed lat. Zbudził on większe zainteresowanie na tle swoich pozostałych filmów, ale nie wybił się szerzej. Ostatecznie zebrał ponad 250 polubień. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ty chuj. Ciekawostek jeszcze można dodać, że ma co najmniej dwa tatuaże i lubi palić papierosy. Można powiedzieć, że oficjalnie pierwszy raz publicznie utożsami się ze swoim filmikiem sprzed lat pod TikTokiem Niezłego Koksa. Hej, to jest ten, co nagrał Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Oczywiście skontaktowałem się z Antkiem i przekazałem mu, że chciałbym nagrać o nim odcinek i czy mógłby mi odpowiedzieć na kilka pytań, bo odcinek był zwyczajnie ciekawszy. Zgodził się, ale później niestety z niewyjaśnionych przyczyn nie dostałem od niego żadnej wiadomości zwrotnej. Jeżeli się to zmieni w przyszłości, na pewno nagram kolejny materiał. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do nich znajdziecie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Również zachęcam do wspierania. Czekam na kolejne propozycje i jeżeli potrzebujecie grafiki, to wpadajcie do DateRoxa. I tyle. Na razie, cześć. Yo.